Cześć Szymaneczko, w kolejnym dniu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj nie na garażu. Obok garażu, ale nie na garażu. I zaczynamy kolejny projekt. To, co, o czym mówiłem. Co tam było trochę załatwienia z tym. Co to za projekt? A takie sznureczki tu są. Porozwijane. Jest oszturkowane, wytyczone teoretycznie na taki garaż szopę. Taki garaż na drewno. Co to, skąd to i po co to i dlaczego to? Pomysł powstał na bazie blaszaka. To znaczy, był pomysł, żeby tu postawić blaszaka, takiego 5x6. Na garaż? Nie bardzo. Na drewno, drewutnie? Jeszcze gorzej. Więc wpadłem na pomysł, żeby to zrobić z drewna w systemie szkieletowym. Ale o co głównie chodzi? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o siano. I teraz tak. Koszty blaszaka to jest około 6, tak mówię już tak teoretycznie, 6 tysięcy, nawet w górę, bo nawet patrzyłem to po 10 są. I teraz co dalej? No tak liczmy 6 tysięcy. 5 na 6 metrów lub 6 na 6. No 5 na 6. Powiedzmy około 6 tysięcy do 7. To teraz, czy w tej cenie uda się zrobić w systemie szkieletowym coś podobnego? Czyli drewniane, ale z C24. Jest mały zakład zrobiony. Wydaje mi się, że się uda. Ale zobaczymy. Jesteście ciekawi, to śledźcie kanał. A jeszcze Wam powiem, ci, co się interesują takimi rzeczami, to będzie polskie C24. Oczywiście z certyfikatem. Więc będzie ciekawie. Tak mi się wydaje, jeżeli się Wam podobają takie rzeczy, to śledźcie kanał i oglądajcie, a ja się biorę za robotę. Taki garaż z C24, 5x6, czyli drewno konstrukcyjne za 6 tysięcy zł. Nie liczymy podłogi. Podłogi nie liczymy, posadzka będzie wylewana, normalna wylewka, tego nie liczymy, bo pod blaszaka i tak trzeba zrobić wylewkę, i tak trzeba zrobić wylewkę. Czy zasypać klincem, tu też mógł być kliniec, ale robimy jednak wylewkę. Więc wylewki nie liczymy. Liczymy resztę do góry. Śledźcie kanał, a ja biorę się za robotę. Dobra, więc tak. Mamy to sznurkowane, kąty połapane. Tu będzie bryła tego stała. Tu został rozebrany ten budynek. I teraz co? Wozimy gruz, ale przed gruzem jeszcze muszę sobie powiercić otwory, bo tu będzie tylko nawiezione takiego gruzu. Taki gruz, nie gruz, ale mamy, to trzeba wsypać. Zasypane i zalane wylewką około 8 cm. Ale ażeby to dobrze zakotwić, o może w ten sposób, żeby to dobrze zakotwić, będą wiercone otwory z tej strony 2. A tam na rogach chyba po jednym. I powinno to wystarczyć. W sumie tu też jakbym dał jeden, to też to wystarczy. Na 80 cm powiercę otwory i dam chyba 4 jednak. 1, 2. Kurde, nie wiem. Dobrze by było 2, 4, dobrze by było 8 otworów powiercić, ale ja wiem, czy jest sens. Idę po coś do malowania i z poziomicę. Ała, Jezu, jak mnie plecy bolą. Mamy coś do maziania. To co? Po jednym, 4 słupy na 80 cm wystarczy. Co nie? Też mi się tak wydaje. Walniemy go gdzieś tu. Dlaczego nie robię na rogach?
Nie robi na rogach. Tak. Nie robię na rogach z tego względu, że tam wyjdą narożniki, a wiadomo jak to jest w szkieletówce. Tam na tej desce, tu zrobimy na tej desce. Dobra, tu zrobimy na tej desce. Jak daleko on jest od narożnika, to nie ma znaczenia. Znaczy ma znaczenie, bo ma znaczenie, żeby desk szerokość ściany, o może w ten sposób. Ale my akurat mamy 12, więc będzie gitarowo. Tu i tu. Chyba, że zrobimy to idealnie, będzie lepiej później mierzyć. Nie, bo mamy słupki pobite, to nie ma znaczenia w sumie. No i dobra. Sznurki możemy ściągać. Ale ja sobie zostawię, odsznuruję tylko ten, bo tu będę jeździł z tym, a tamte na razie zostaną. Idę po wiertnicę. Dotankujemy maszynę troszkę. Uda się tak nalać. Nie uda się. Więcej się wylewa, jak się leje. Idę poszukać lejek. Maszyna zatankowana. To lecimy. Przepompujemy troszkę. Ojejku. Plecy mnie dzisiaj strasznie bolą ogólnie. Masakra jakaś. Nic, do siebie mówię. Spróbujemy tu wiercić. Wiercę sobie teraz, bo później jak zasypię to gruzem, to nie będę w tych kamieniach później napieprzał. Wam, że masakra. Gdzieś tu dałem kilof.
Dobra, teraz powinno być. Tak, z 80 cm jakby było, to by było gitara. Mamy 80. 80 dycha piasku, 90 cm. No i gitara. Nawet metr, bo tu jeszcze będzie ziemia nasypywana. Dobra, to ja lecę 4 otwory i włączę wam ten lapsa. Dobra, otwory mamy powiercone, ale masakra. Na około 80-90 cm. 4 sztuki wystarczy. Tam jest troszkę mniej, ale będzie nasypane więcej. Więc jest dobrze. Teraz sobie złożę niwelator. Sprawdzę mniej więcej gdzie jest tu najwyższy punkt, gdzieś tu. Ile tam trzeba sypać na dole. I będzie dobrze. Kurczę, nie wiem, czy bateryjka jest naładowana. Cyk, fuch. Jak to mówi majster? Majster od 7 boleści. No. Jakby ci tu było? Dobrze czy niedobrze? Poziomujesz, bidulek. O, coś z tego będzie, pyka. Jak pyka, to coś z tego będzie. Tu je na zero. Korka, flaczek. Dobrze, ja to robię? Dobrze. Tu chyba baterii nie ma. Działa. Działa. Teraz tak, jak to miało być? Ustawimy sobie tu, powiedzmy, że 0. Dobra. Tu miało być nie 0. Nie 0. Tu ustawimy 0. Jeszcze raz. Albo bym miał coś takiego, cegłówkę. O, cegłówka będzie dobra. Bo tak będzie metr. Tyle tak będziemy sypać pewnie. Kurde, więcej jak dycha. Dwie cegłówki. O, to. To będzie dobre. Da. Mniej więcej tak. Czyli tu sobie musimy ustawić 0. Na tym. Dobra, tu mamy 0. Teraz zobaczymy, ile musimy nasypać tu.
prawie 40 cm tutaj wychodzi. Tak, 40 cm. Kurka, flaczek. Niedobrze. Bardzo wysoko. Tu. Tu wychodzi 33. Dobra. 40 cm. Tam sobie muszę jakiegoś kamienia wywalić. Niedobrze, że tak wychodzi. Ale niech tak będzie. Dobra, idę po to później. Kamienie. A teraz idę po, czyli tak. Tu sypiemy tyle, 15 cm, a tam na rogu wyjdzie 40. Nie wiem, czy mi tego wszystkiego wystarczy. No ale nic, dobra. Do dołków ładuję metrówki. Zabezpieczę dołki i wracam później. No, tak sobie to wymyśliłem, zabezpieczenie tych otworów moich. Oto Magda Staroszczak zapytała Piotra i teraz tak, 40 cm w tym rogu. Pozbieram sobie ten sywibrat. Tak to wygląda, przygotowane. Odpalam ostrego i lecę po gruz. Tylko sobie muszę jeszcze odpalanie zrobić z jakiegoś włącznika albo coś. Czy nie? Może nie. Zobacz, jak to będzie szło. Dobra, do za chwilę. Zobaczymy, ile uda nam się nabrać. Nieźle. Kurde, nie chcę tego porozwalać po całym ogrodzie. Wiecie, o co chodzi. Trzeba będzie łyżkę do góry trzymać. Tu może jakoś by od dołu podjechał. Nie wiem, czy ta kubka mi tam wystarczy. Czy to mało tego wszystkiego. Tam od dołu by trzeba było wjechać. Dobra. Wracam potem. Więc tak. Zrobimy na szybko. Na krótko. Nie na krótko. W sumie normalnie. Odpalanie. Bo śrubokręt już mnie dobija.
Na szybko, na krótko? Nie, no dobrze zrobimy. Czy nie? Żeby on w razie w... ściągnę mu klemę. Na szybko, na krótko. Wymyśliłeś? Teraz to jak trzeba. O, teraz już na pewno nie zapali. Na szybko, na krótko zrobimy mu odpalanie. Nie mam siły czym obciąć. Dobra. Sprawdzimy, czy działa. Czy nie? Można sprawdzić w sumie, czy to zadziała w ogóle. Bez gazu. Gaz też jest do poprawki. Coś nie wyszedł mi. O! Zrobicie tak? Coś nie działa, czy? Czemu? Ogarnięte. Chyba działcz. Nie no, działcz. Ogarnięte, wystarczyło kabel zamienić na grubszy. I zobaczcie, wleciał pulpit. Nie wiem, bez zegarów. Bez zegarów, ale ten. Ale pierwszy guzik jest tutaj. Pierwszy guzik jest i nawet działa. Cyk, jeszcze raz. O, za mało gazu. Dobra, lecę dalej z robotą, bo mi się zeszło, kurde, z godzinę chyba z tym dziadostwem. Ale jest zrobione. Dobra, biorę się za robotę i do potem. Jestem z powrotem. Nie nagrywałem wożenia, bo dron się nie naładował. Niedobry gad. Ale to nic, nagramy następnym razem, bo tutaj ubiłem trochę, ale i tak jeszcze trzeba dowieźć, nie wiem, chyba klinca albo czegoś, bo mi brakło materiału. Tak czy inaczej, ze skoczkiem też w sumie miałem problem i dlatego też nie nagrywałem. Jest ubite, wyrównane tutaj troszkę. Nie wiem, czy będzie widać, a będzie widać. Już jest dość ciemno, ale i tak fajnie to widać. W porównaniu z tym, co było wcześniej, jest całkiem sympatycznie. Jeżeli interesują Was takie rzeczy, jeżeli chodzi o budowę takich garaży, wiad i tak dalej w systemie szkieletowym, nie blaszaka, a coś drewnianego, fajnego, to śledźcie kanał, subujcie, łapka w górę i co? Do zobaczyska w następnym odcinku. Będzie ciekawie, trzymajcie się, cześć!